Witam, z tej strony Kamilus. I dziś chciałem wam zaprezentować grę sowieckim niszczycielem czołgów Su-122-44. Jest on wyposażony w działo 122 mm. Szybkość strzału 7.5, silna penetracja 175, średni damage 390, celność na 100 metrów 0.41, więc nie najgorzej. I tak, przejdźmy do modułów, oczywiście dosyłacz, ja użyłam skrzynki narzędziami, ktoś by się upierał oczywiście przy siatce kamuflującej, no i oczywiście lornetka. No i atuty, które ja proponuję, no to oczywiście na dowódcy żaróweczka, a nareszcie kamuflaż, więc... Aha, i jeszcze tutaj zestaw naprawczy, gaśnica i mała apteczka. No to cóż, zrobimy teraz krótkie cięcie i zobaczymy, jak ten oto TDX spisuje się w bitwie. I witam z powrotem. Jak widzicie, rzuciło nas na siódemki, więc może coś tutaj zrobimy. Aha, i jeszcze tak. Chciałem wam pokazać penetrację pocisku podkalibrowym. Jest to 390 damage'u i 217 penetracji, więc jak myślę na 7 tier, to nie jest aż tak dużo, ale... 217 penetracji na goldzie powinniśmy spokojnie przebijać każdą siódemkę. Tutaj na tej mapie widzę, że jest Arta, więc zaryzykuję ustawienie się tutaj na linii G1. No i cóż, postaramy się coś powystrzelać. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym niszczycielu czołgów? No jest to niszczyciel czołgów sowiecki premium. Z tego co dobrze pamiętam, kosztuje 6700 golda, więc oczywiście nie mało, ale polecam zakup tego czołgu, ponieważ z premką możemy zarobić około 110 tysięcy przy damage'u 3500, a bez premki oczywiście 80, więc też jest bardzo ładnie. No i na razie czekamy na przeciwnika. Aha, i no i jak widzicie tutaj czas przeładowania jest 6.75 sekundy. Oczywiście mam załogę na 100%, dosyłacz i wentylator. Chciałem tutaj przy moim pierwszym filmiku coś zaprezentować, tym bardziej, że nagrywam na żywo. Nie wiem, czy los obdarował mnie takim szczęściem na dziś. Tutaj widzę, że jeden przeciwnik się wychylił. Dostał, ale niestety tylko za zero. Tu już pięknie dostał. Tutaj strzał na ślepo. Trzeba zmienić pozycję, ponieważ... Trzeba zmienić pozycję, ponieważ artyleria mogła mnie już tutaj wykryć. Tutaj próbujemy uszczelić kolegę. Niestety znowu za krytyczny. Tutaj nie weszło. Gość jest na dobitku, jedno HP widzę, że ma. Ale staramy się uszczelić KW3. Bardzo ładnie weszło za 392. No a i niszczyliśmy go ostatnim ciosem. Jak na razie początek bitwy nie najgorszy, już 1000 damage'u. A może postaramy się zrobić coś więcej. Tutaj Tiger jest, ale niestety nie mam go na zasięgu. Może bym troszkę bliżej podjechał. Bo widzę, że tutaj na prawej stronie jest większy nacisk. Więc sobie tutaj troszkę posnajpimy. A, i chciałem przypomnieć, że to jest mój pierwszy filmik, więc proszę o miłe komentarze i taką sprzymrzenie oka krytykę. Jakieś tam porady dotyczące nagrywania. Może znacie jakiś lepszy program do nagrywania, bo... Teraz nagrywam bitcamem, darmową wersją, więc
Na pewno nie będzie kokosów, ale myślę, że jakoś na początku ten program powinien mi wystarczyć. Tutaj myślę, żeby troszkę bliżej podjechać. Tutaj koledzy też się może ruszą wtedy. Tutaj KWNS pisze wake up su, żem się chyba to było do mnie, chyba żem się obudził, choć ja tutaj już zrobiłem troszeczkę. No ale cóż. Tutaj pięknie wyjechałem Tigera od tyłu. No i jak widzicie, walczyłem tutaj z Tigerem, wyjechałem na niego. A moi kochani przeciwnicy, zamiast od początku mi pomóc, to się po prostu na niego tylko... po prostu go tylko sobie dobili. Tutaj jeszcze mam KW-1S, może go zdejmę. Bardzo ładnie, już 2700 damage'u. Więc już, jak powiem szczerze, na ten niszczycie czołgów już całkiem nieźle. Choć wiadomo, można zrobić znacznie więcej. Tutaj 11-4 wygrywamy, więc nie powinno być problemu z wygraniem tej bitwy. Przynajmniej tak myślę. Szukam tutaj artylerii wroga Grill, ale niestety na razie nie mogę go znaleźć. Chyba sobie pojadę po resztę przeciwników. Tutaj jest 125/2. Hummel. Więc może by spróbował ustrzelić Hummela, ale niestety Suo się uprzedziło mnie. Tutaj widzę, że jest ten Tedek, więc próbuję go strzelić. Dostał. I bardzo ładnie. No i... bitwa zakończyła się 15-4. Mój damage to jest 3184, więc bardzo ładnie przy dwóch fragach. Myślę, że całkiem sporo. No i cóż, zarobek, jak widzicie, 78 tysięcy na czysto 73. Po odliczeniu amunicji już wam mówię. To jest 13 tysięcy za amunicję, bo to jest działko 122, więc za pocisk jest chyba 1000. No i po odliczeniu amunicji 60 tysięcy na czysto, więc nie najgorzej. 1137 expan bez podwójnego, też całkiem nieźle. No i tutaj, jak widzicie, macie statystyki, co zrobiłem. No i ja dziękuję, że obejrzeliście mój pierwszy filmik i zachęcam do oglądania następnych, które się wykażą wkrótce. Cześć!